No pozostało do rozegrania jeszcze ile tam kolejek? 14, jeśli dobrze Czternaście pamiętam. kolejek. To jest do zdobycia, jak dobrze liczę, 42 punkty, tak? Tak więc, no, mam nadzieję, że dla dobra naszej opolskiej piłki, no, Odra zostanie na tym poziomie rozgrywkowym. Jednak, no, boisko zawsze to weryfikuje. Nie zawsze te transfery są udane. Nie zawsze się trafi z formą w odpowiedni moment na ligę, czyli rozumiem, że tutaj sugerujesz się wzmocnieniami, jakie zostały dokonane, i trenerem, który przyszedł w przerwie zimowej, trener Dietmar Brehme, tak? Tak. No, mówię, no, mam nadzieję, że to poukłada w należyty sposób. Tam jeszcze po kontuzji chyba wraca Chodzicie o Niziołka. Niziołek, tak, który do momentu odniesienia kontuzji był wiodącą postacią i będzie dodatkowym atutem w talii trenera Dietmara. No jednak mówię, no, jest tych drużyn trochę walczących o to utrzymanie i każdy będzie chciał za wszelką cenę zrobić wszystko, aby pozostać w tej klasie rozgrywkowej. No, mimo wszystko kibicuję Odrze, że się utrzyma i tego jej życzę. Ja też mam nadzieję, że tu nic złego się nie stanie, no ale tak pamiętajmy, że 2020 rok jest dla Odry no, takim dodatkowym bodźcem, ponieważ właśnie w tym roku Odra obchodzi 75. urodziny, no i troszeczkę smutno byłoby, aby właśnie w tą rocznicę klub zanotował spadek.